tutaj dla klienta. Właściwie jesteśmy w trakcie oględzin. Jakiś portaż. Z 2014 roku. 1.7 silnik. 160 tysięcy przejechane. Autobus wypadkowy. Panoramiczny dach, nawigacja, wersja policzkowa. Środek ładny, niezniszczony, wiadomo. Do ogarnięcia. Idę się go już pytać, bo on to auto sprzedawał. I to jaki to ma motor? 2 litry? 1.7. 1.7? Dobrze, że ręczny jest ten taki mechaniczny. Normalny, nie elektryczny. No. Kurwa, i zobaczycie, bajury. Prawie 3/4 zbiornika. Też kurwa. Nie, to brudnego samochodu nie wziąłeś. Zakurzona, nie brudna. Ani plam nie ma nic. Kałka skórzana też. Nie wiem, zobacz sobie, ja wysłałem ci dwa zdjęcia koloru i środka, nie wiem, czy się zobaczyło. Tyle, że to świeże, prawda? No, 4 lata. To co? Żeby mnie nie raziło. Jeszcze taka dodatkowo, nie? No. Bo nieraz tak faktycznie odbija. CB. Co tak bliżej? Zobacz. Odkurza ktoś tam auto. Tam gdzieś. Ja bym się zastanawiał. Nie chcę się mieć napalić, bo zobaczyłem pierwszą i tyle. Wiem, tylko że takich poliftowych, to nie wiem, czy zobaczymy drugą. Tam stoi taka poliftowa. Nie, tam inny model jest. Ale to też, bo to jest Sportage, tak? No. I tamto też Sportage, nie? No, ale tamten jest, wiesz, no tamten inny. To już jest taki, kurwa, śliczniutki. To oryginalny samochód. No. Może gdzieś tam było coś przewidywane. No. I one w Polsce takie przyjmują te samochody, nie? Tak, tak. Dwa tygodnie temu kupowałem taką. A tamto możesz zobaczyć? Tamto? No. A to będzie dużo droższe. Zaraz się skupam. Zaraz się skupam. Ładna audyczka takie. Tak? To jest rok. Zaraz zobaczymy. 16, 17. A, to już jest ładna, nie? No, to już jest nowy model całkiem. 16. Pytam, ale to będzie dużo, to będzie kosztować 18 tysięcy euro. Zaraz też.
Czekaj, ja mu muszę dać klucz. No. Pójdźmy tam zobaczyć. Ale tam będzie chyba przedliftowa, bo ten poliftowy jest strasznie mały. Słuchaj, ich gebe, aber ich hoffe, ich komme gleich zurück. Okay. Dann weißt du was alles. Ja. Co patrzycie? Nie patrzę na koło, wiesz, no, klocki na tym tarcie. Ale to prawie nowe. No. I klocki będą podobne na stałe. Kurwa, akurat tak nie włożę palucha teraz. Nie, klocka jeszcze jest więcej jak połowa. To wiesz, te klocki kosztują ile, 70 zł. Nie, ale patrzę, wiesz, jak było... Wiem, jakby jechać, czy... Wiadomo, nie? Ktoś też no. Drałuje, przychodzi, przychodzi. Dobra, chodźmy tam, zobaczymy. Ta to piękne. No. No ale już cena. Dokładnie. Sprzedane tamte auta! Co ty już patrzysz za taką oktawę starą? To wszędzie pokazywało na internecie, oglądaj, że tego jest z multą, ale... To wiesz, bo to na całe Niemcy, jak zobaczysz, no to będzie z 15, nie? Ale tak, z tych 15... No ale Hyundaiów nawet było w chuj, a w ogóle widziałem jeden taki, co można było, nie? Czy dwa, no. Ale tak szczerze, nie podoba ci się bardziej Kia od Hyundai'a? Bardziej mi się podoba, nie? No ale to by była druga opcja taka, nie? No, bo Hyundai jest taki mniej masywny, taki... Nie wiem. Jeszcze chodzi o to, że Kijanka ma te 7 lat gwarancji zawsze, to coś jest tam, jakiś ten roczek. Tego jeszcze... 2 lata. No 2 lata, no. Coś jeszcze pocipałoby, nie? Zobaczcie, to jest jakieś zaplecze, bezpieczeństwo. O, to jest fajne. A Space. Hmm, to jest to, patrzyłeś tak, przedtem. Tak, no, ciekawe, gdzie ta Kia stoi. Tam pewnie stoi. To będzie, na pewno będzie wyczyszczona, będzie piękna. To od razu ci mówię, bo tu wszystkie auta są pięknie wyczyszczone, nie? Gdzie ona stoi? Chyba, że to nie tutaj. Ale to on tak mówił, jakby tu miał, bo stoi. Przedliftowa na pewno. Wyczyszczona, tak jak mówiłem. Tak się rzuca w oczy, nie? No, ale tamta też tak będzie wyglądać, jak to. Jak się... To będzie sprzątać. No. Ale... Ale nie ma automat, nie ma nawigacji. No. I który to jest rok? 10, 11, 12. 12. No przedliftowe jeszcze, nie? Panoramy, nie? Nie wiem. Zwykle, tak. I zaraz ci powiem, ile ona kosztuje. Bo tutaj mało, przez to, że wyczyszczone auta, jak przychodzi jakaś baba,
albo laik, to wiesz, to zaraz mu się rzuca w oczy, że piękno. No ale tamta tak samo, jak i tam może być piękno, tylko wystarczy, no nie wiem, zawieźć ją, no nam tu detalnie zapłacić 300 zł i masz takie auto, nie? No bo jak takie pokażę, że nie, to się znamy. No to wystarczy po drodze zajedziesz na myjnie. Gdzieś będzie trzeba. Nie, to ci mówię tak szczerze, bo to nie ma się co przyjmować, że jest brudne auto, nie? Brudne, a zniszczone to jest różnica, nie? No tak. A co, lepiej za starsze wziąć wyczyszczone, no i tyle nie, samo to zapłacić? Nie, wiadomo, że no, zawsze ten rok, to jest dużo, nie? A tym bardziej, że tamte jest po lifcie już, nie? No jest więcej, fajniejsze jest. Wiesz, jak ktoś się nie zna, to dla niego to nie ma różnicy praktycznie, bo to... Praktycznie... Skoro się muszę przyzwyczaić, bo... A jaką rennówką ty jeździsz? Grand Scenicem, ale do ręcznego siodła się przyzwyczaić. Gdzie to, w prawo, w lewo? Obojętno, na koło, żeby wyjechać. Bo na ulicę tak nie możemy wyjechać. No. Z tablic to nie za bardzo, jakby ulica złapała, to by było. My już jedziemy do domu. Dobra. Zadzwoń kiedyś. Dobra. Dobra. Dobra, teraz... Ile ona tak pali średnio? Autostradą? No. 6 litrów. Mieszanej? 1,7. Zależy jak będziesz jeździł, no bo ty... No przecież moja żona jak jeździ moim autem, to jej pali po mieście 7, a jak jeżdżę to 11. No ale jak normalnie się jeździ, nie wariuje, no to ci do 8, nie? Wiesz, to jest duże auto, to nie jest... No ale i tak to... Myślę, że na autostradzie jak będziesz jechał do 130, to ci spali mniej jak 6 na pewno. Zawsze pecha. On ogólnie to nie jeździ tak ze mną, tylko ja mu kupuję auto, mu przywożę, nie? No. Jak on pojedzie, to kupi, to zawsze jest w plecy. A jak ja mu kupuję, to zawsze zarabia, nie? No ale tą Hondę to dobrze kupił, tylko że co, jak papierów no, nie zrobił. Nie ma problemu, jutro będzie miał, tak? Tak, jutro będzie miał, ale on chce koniecznie dzisiaj jechać, no ale no to co ja mu poradzę na to? To na to auto na przykład możesz mieć dzisiaj. Która jest godzina? 13, czy to jeszcze by zrobił. To wystarczy zdjęcie zrobić i mu wysłać. Czy on tu ma średnie zegary, reset?